Okej, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Luśnia, jestem frontend deweloperem w PGS Software. Pracuję w PGS Software ponad 2 lata i bardzo serdecznie polecam tą firmę. Jeżeli chcecie rozpocząć karierę jako frontend deweloperzy i szukacie dobrej firmy, gdzie jest fantastyczna atmosfera do pracy. Większość z Was pewnie mnie pamięta, wczoraj prezentowałem i trochę opowiadałem o frameworkach, które pozwalają nam tworzyć aplikacje mobilne. Dzisiaj chciałbym wrócić do Angulara, a mianowicie opowiedzieć trochę o Angular CDK, czyli magicznej różdżce w świecie Angulara. Przejdźmy na początek do agendy. Na początek opowiem krótko o Angular CDK, czyli co to jest właściwie. Następnie opowiemy, jakie niesie ze sobą możliwości. Kolejno opowiemy, co w sobie zawiera Angular CDK. Następnie przejdziemy do ważnego subpakietu Angular CDK, czyli Angular CDK Overlay, czyli gdzie się podział mój modal. Następnie przejdziemy do innego wymiaru, czyli opowiemy, czym jest portal. Na sam koniec, jako bonus, omówię przykładowy prosty komponent stworzony za pomocą Angular CDK. Ok, zaczynajmy. Angular CDK, czyli Angular Component DevKit. Czym jest? Kiedy zespół Angulara pracował nad Angular materiałem, członkowie zespołu często napotykali na podobieństwa w zachowaniu wielu komponentów. Te odkrycia stały się motorem do stworzenia Angular CDK, biblioteki, która zawierałaby niskopoziomowe elementy bloki do budowania innych komponentów. Obecnie mamy wiele gotowych komponentów opartych o Angular CDK, takich jak stepper, tabela, jak i drzewo. Te komponenty nie mają narzuconych stylów, zatem pozwala to nam na szerokie działanie z dostosowywaniem ich do tworzenia swoich własnych potrzeb. Biblioteka Angular CDK również zawiera kilka przydatnych modułów narzędziowych. Jednym z nich jest moduł Accessibility, czyli moduł dostępności. Jest nim moduł A11Y, który między innymi zapewnia Focus Key Manager, który daje nam możliwość kontroli fokusu zakładek. Jest to bardzo użyteczne do tworzenia wyskakujących okienek pop-upów, w których chcemy przechwycić fokus do momentu ich zamknięcia. Pakiet A11Y zawiera narzędzia wspierające różne obszary dostępności, na przykład Live Announcer, który służy do anonsowania, wyświetlania wiadomości dla użytkowników czytników ekranów korzystających z regionów Area Live oraz dyrektywa CDK Trap Focus, która blokuje fokus klawisza Tab w elemencie. Można ją użyć, aby stworzyć komponent jak okna dialogowe, w których fokus musi być ograniczony. Przejdźmy do przykładów naszego enhancera, Live Enhancera. Jak widzimy, wyświetla on podstawową informację. Przejdźmy teraz do przykładu CDK Trap Focus. Użyta dyrektywa w przykładzie zablokuje fokus w kontenerze, który moglibyśmy stracić na przykład przez interakcję myszy. Ok, omówiliśmy moduł Accessibility, przejdźmy do następnego, czyli Bidirectional z modułu BD. Moduł ten zapewnia nam wzorzec dla wszystkich komponentów, by pobierać, jak i reagować na zmiany na stronie. Dzięki temu modułowi zawartemu w aplikacji, każdy składnik może strzyknąć usługę kierunkowości, aby odczytać bieżący kierunek i subskrybować kolejne zmiany. Następnym subpakietem, o którym warto wspomnieć, który jest jednym z najczęściej używanych, jest subpakiet Layout, który oferuje nam Breakpoint Observer, czyli abstrakcję opartą na Observable. Ten helper pomaga zdefiniować sekwencję breakpointów media query, na przykład rozróżnić rozdzielczość na urządzeniach takich jak telefon, tablet czy desktop. Dzięki czemu komponenty mogą dostosowywać się do rozmiaru ekranów z wyraźną i czytelną semantyką. Ok, omówiliśmy teraz subpakiet layout, przejdźmy do jakże ważnego subpakietu biblioteki Angular CDK, jakim jest overlay. W Angular materialu jest on najczęściej używanym wzorcem interakcji. Jest to fundament działania komponentów takich jak menu, selectów, dialogów, snackbarów, jak i tooltipów.
Wszystkie te komponenty zbudowane są na podstawie subpakietu CDK Overlay. Na wysokim poziomie usługa Overlay zapewnia proste API do tworzenia paneli. Panele te są wysoce konfigurowalne, dając autorom komponentów kontrolę nad rozmiarami, pozycjonowaniem, zachowaniem, przewijaniem i wyglądem. Wbudowane konfiguracje przechwytują typowe scenariusze pozycjonowania. Użytkownicy nie są jednak ograniczeni do tych wbudowanych zachowań i mogą dostosowywać zachowania za pomocą własnych strategii pozycjonowania lub przewijania. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi wykorzystania overlay. Jest on bardzo podobny do mat dialogu, który nam dostarcza pakiet Angular Material. Jak można zobaczyć, mamy dwa komponenty, jeden serwis oraz klasę, która reprezentuje zdalny kontroler otwierający nasz overlay. App komponent, który jest rootem naszej aplikacji, zawiera przycisk, który ma przypiętą metodę OpenDialog do eventu kliknięcia. Dodatkowo komponent nasz ma dostęp do serwisu Dialog Overlay Service, który dostarcza nam core'ową logikę otwarcia overlaya. Ostatnim elementem jest Dialog Overlay Ref, który jest referencją, uchwytem do kontrolowania, np. zamykania określonego overlaya. W przypadku overlaya wybieramy renderowanie komponentu, więc możemy dołączyć trochę logiki, a także dodać jakieś animacje, aby uszczęśliwić naszych użytkowników. W naszym przykładowym komponencie wstawiłem jedynie nagłówek Angular Week. Omówiliśmy, jak wygląda podstawowa implementacja oraz użycie overlaya, ale chciałbym jeszcze opowiedzieć, dlaczego warto go używać. Czy warto korzystać z overlay? Myślę, że tak. Z mojego doświadczenia mogę polecić budowanie komponentów za pomocą overlay panel, szczególnie budowanie dialogów, pop-upów. Mamy dużą kontrolę nad warstwą overlay, jak i komponentami, które są wyświetlane. Implementacja jest dość prosta, a korzyści ogromne. Kiedyś pamiętam dość zabawną sytuację z dialogami, które tworzyły się w domie zaraz przy elemencie, który je wywoływał, na przykład przycisku na tym samym poziomie hierarchii. Były one ograniczone do kontenera, który zawierał w sobie dany przycisk, co skutkowało przycinaniem się dialogu. Tutaj używając warstwy overlay nie musimy się tego obawiać. Wszystko jest wyciągane na szczyt hierarchii domu. Ok, omówiliśmy sobie trochę informacji o overlay. Teraz przejdźmy do równie ważnego pakietu, czyli portalu. Jak działa portal? Czy kiedykolwiek chcieliście dynamicznie przenosić jakieś elementy interfejsu użytkownika z jednego komponentu do drugiego? Jednak komponent będący właścicielem tej treści nie miał żadnego połączenia z komponentem, który powinien wyświetlać daną treść. Spójrzmy na prosty przykład aplikacji. Jak widać, mamy pasek narzędzi z przyciskiem menu na pasku bocznym i tytułem aplikacji na środkowym obszarze, na którym aktualnie będziemy wyświetlać ekran aplikacji głównej. Gdy użytkownik kliknie menu, może przejść do różnych ekranów, jak może się spodziewać. Każdy z tych ekranów, czyli nasze komponenty, ma zestaw określonych działań. Zawsze, gdy komponent zostanie aktywowany przez routing, chcielibyśmy wyświetlić jego zawartość. Jest to typowy scenariusz działania, zwłaszcza w aplikacjach mobilnych. Zwróćmy uwagę teraz na ikonę Dodaj w prawym górnym rogu naszego paska narzędzi. Teraz z punktu widzenia komponowania mamy pewien rodzaj shell komponentu, który tworzy ogólny układ, w tym pasek narzędzi, pasek boczny, a także centralny obszar, w którym będzie wyświetlany aktywny komponent. Zatem aktywne komponenty nie mają żadnej wiedzy, gdzie się znajdują. Nie chcemy mieć też zakodowanego odniesienia do paska narzędzi lub czegokolwiek. Zasadniczo w naszej aplikacji demonstracyjnej Contact List Component nie ma żadnej wiedzy na temat paska narzędzi czy toolbara. Możemy znajdować się w innym module, który może być oczywiście lazy loadowany. Nie chcielibyśmy też łączyć ich razem. Wyświetlana akcja jest jednak zależna od kontekstu, co oznacza, że jeśli klikniemy przycisk plus, zostanie uruchomiona jakaś funkcja w naszym komponencie Contact List Component.
Działanie na stronie można zdefiniować w następujący sposób. W naszym komponencie Contact List Component moglibyśmy pobrać ng template w naszej klasie komponentu za pomocą ViewChild Page Action, a następnie przekazać odniesienie do szablonu do naszego komponentu paska narzędzi, na przykład za pośrednictwem współdzielonego serwisu. Choć moglibyśmy zaimplementować to sami, na pomoc przychodzi nam portal, czyli CDK Portals. Zasadniczo portale pomagają nam one pobrać część interfejsów użytkownika, którą możemy dynamicznie wyrenderować w jakimś miejscu w naszym interfejsie. Brzmi to bardzo magicznie. Portale CDK umożliwiają nam dynamiczne renderowanie składników lub elementów template ref. Korzystając z portali CDK, musimy rozróżnić dwie rzeczy. Czyli portal, który jak wspomniałem jest nim komponent portal lub template portal oraz portal host, czyli tak zwany otwarty slot, w którym chcemy renderować naszą dynamiczną zawartość naszego portalu. W naszym scenariuszu używamy template portal, który pozwala nam odwołać się do template ref, który możemy pobrać z ng template. Następnie chcemy zdefiniować dowolny element DOM, na przykład div, w którym chcemy umieścić nasz ng template. W tym przypadku użyjemy DOM portal host. Powyżej zamieściłem definicję kontenera, w którym będziemy chcieli renderować naszą zawartość, która będzie renderowała się dynamicznie. Na początku stwórzmy sobie reużywalny komponent, którego nazwiemy Page Action Component. To pozwoli nam zdefiniować nasze działania na stronie w naszych komponentach strony. Korzystając zawartości Angulara, możemy rzutować nasz przycisk na ng template, do którego później będziemy się odwoływać i następnie przekażemy go do naszego hosta portalu CDK. To daje nam bardzo zgrabne API. Przejdźmy teraz do stworzenia DOM portal hosta. Z poziomu zdarzenia cyklu życia ng after view init możemy uzyskać dostęp do naszej Page Action Template Ref. Następnie musimy stworzyć nasz DOM portal host i przekazać mu kilka rzeczy. Zwróćmy uwagę, jak używamy Document Query Selector do pobrania elementu DOM, który umieściliśmy wcześniej w naszym pasku narzędzi HTML. Komponent Factor Resolver, Injector oraz Application Ref możemy pobrać za pośrednictwem Dependency Injection i następnie po prostu przekazać je do DOM portal hostu. Stwórzmy teraz template portal. Teraz musimy uzyskać odniesienie do naszego szablonu, stąd możemy stworzyć template portal, który zostanie dołączony do naszego hosta portalu. Jak widać, zdefiniowaliśmy już szablon zmiennej page action, do której możemy uzyskać odniesienie za pomocą ViewChild. Gdy już mamy odniesienie do szablonu, możemy utworzyć instancję template portal i przekazać mu referencję, a także view container ref naszego komponentu. Możemy to nawet zoptymalizować, używając bezpośrednio dyrektywy CDK portal zamiast prostej zmiennej szablonu. W ten sposób nie ma potrzeby ręcznego tworzenia instancji template portal. Gdy już mamy odniesienie, przepraszam. Wreszcie, kiedy jesteśmy gotowi do przyłączenia portalu do hosta, a raczej do wyrenderowania szablonu dynamicznie w div page action container, który jest kontrolowany przez utworzony wcześniej DOM portal host, musimy na koniec usunąć nasz portal. Zawsze dobrze jest nie zapomnieć o sprzątaniu, czyli za każdym razem, gdy nasz page action komponent zostanie zniszczony, chcemy ponownie usunąć zawartość dynamicznie, co odbywa się przez wywołanie funkcji portal host detach. Ok, przejdźmy teraz do demo. Zaprezentuję Wam działanie naszego portal hostu. Jak widzimy, mamy naszą aplikację, która wyświetla zawartość naszych komponentów, home i kontakty, czyli contact list component oraz nasz toolbar z przyciskiem add. Contact list component w komponencie
Mamy odniesienie do komponentu Page Action, który wstrzykuje nasz przycisk, do którego mamy podłączoną, podczepioną metodę onSave na event click w naszym komponencie Contact List Component, po czym zostanie ona wyświetlona w naszym toolbarze w kontenerze Page Action Container. Zaraz pokażę teraz, jak to działa. Czyli po kliknięciu przycisku Add na naszym toolbarze będziemy chcieli dodać nową pozycję na liście. Nie korzystając z zewnętrznych serwisów wiążących te dwa komponenty, czyli toolbar i nasz Contact List Component. Kiedy kliknę, do listy dodaje się nowy item. OK. Przejdźmy dalej do naszej prezentacji. Na sam koniec, jako frontend developer, zawsze lubiłem widzieć efekty końcowe jakichś przykładów omawianych na prezentacji. Chciałbym teraz krótko zaprezentować i omówić, jak zbudować prosty komponent przy użyciu Angular CDK, overlay i portal. Czyli zbudujmy sobie podstawowy tooltip. Nasz tooltip będzie to informacja wyświetlana ponad przyciskiem tutaj w tym przykładzie, czyli komponentem, do którego podczepimy nasz tooltip. Do stworzenia tooltipu użyjemy overlay module z pakietu overlay, o którym już opowiadałem. Dla naszego overlaya użyjemy domyślnych styli, czyli importujemy je w globalnych stylach naszej aplikacji. Nasz tooltip zbudujemy jako dyrektywę, do której będziemy się odwoływać. Dyrektywa ta będzie zarządzać stanem naszego tooltipu. Zauważmy, że będzie ona nasłuchiwała zdarzeń takich jak mouse enter, czyli kiedy kursor najedzie na nasz komponent, do którego przyczepimy tooltip, czyli na przykład przycisk, będziemy chcieli wyświetlić nasz tooltip, nasz komponent reprezentujący nasz tooltip. Następnie, kiedy kursor zjedzie z naszego komponentu rodzica, będziemy chcieli ukryć nasz komponent tooltip. Kolejno musimy stworzyć komponent, który będzie reprezentował nasz tooltip, czyli kontener, który będzie wyświetlał jego zawartość. Nasz tooltip jako główny parametr będzie przyjmował tekst. Komponent ten będzie tworzony dynamicznie za każdym razem, kiedy kursor najedzie na element, do którego będzie przypisany tooltip. Jak już wiemy, musimy wyrenderować tooltip nad innym komponentem, do którego został on przypisany. Ponadto musimy upewnić się, że tooltip nie będzie przycięty przez tyle komponentów kontenera. Na przykład parametr overload hidden na kontenerze może tutaj sprawić problemy. Dlatego najlepiej jest wyrenderować tooltip gdzieś na szczycie drzewa dokumentu, a następnie odpowiednio go ustawić. Po pierwsze, zainicjujemy paczkę overlay w dyrektywie tooltipu, a następnie stworzymy nasz overlay. Wołając this overlay create, tworzymy coś, co nazywa się overlay ref. Jest to taki zdalny kontener, który pozwala nam wstawić jakiś dynamicznie utworzony komponent gdzieś na szczycie drzewa dokumentu. Podczas tworzenia instancji tworzy się kontener z klasą CDK overlay container, który służy jako katalog główny dla wszystkich wstawionych do niego komponentów. Teraz dokończmy metody show i hide niektórymi funkcjami Angular CDK, aby nasza magia zadziałała. Zasadniczo tworzymy wystąpienie komponentu AppToolTipComponent i wstawiamy go do overlay ref, który utworzyliśmy w poprzednim kroku. Ostatnią rzeczą tutaj jest przekazanie tekstu do nowo utworzonego odniesienia komponentu tooltipu. Ale co tak naprawdę dzieje się w metodzie show? Po pierwsze, tworzymy portal tooltipa jako nowy komponent portal. Następnie dołączamy go do overlay ref i przypisujemy tekst do utworzonej instancji naszego komponentu tooltipu.
Krótkie wyjaśnienie. Zacznijmy od Overlay Ref. Jest to instancja Portal Outlet. Możemy pomyśleć o tym jako placeholderze w swojej aplikacji, który może być dynamicznie zastępowany inną treścią. Portal Outlet z kolei nie akceptuje żadnych treści, a jedynie instancje portalu. Portal sam w sobie jest opakowaniem, które umożliwia korzystanie z Portal Outlet. Czyli tworzymy portal. Następnie go dołączamy go do Portal Outlet, którego instancja została wcześniej utworzona. Po dołączeniu portalu tooltipa do Overlay Ref otrzymujemy komponent ref, który odnosi się do utworzonego komponentu AppToolTipComponent, zatem możemy uzyskać dostęp do instancji AppToolTipComponent poprzez tą referencję i przekazać jej tekst tooltipu. Na samym końcu musimy wypozycjonować nasz tooltip. Ponieważ tooltip jest renderowany poza przepływem elementów dokumentu z pozycją absolutną, musimy podać jemu dokładne współrzędne elementu hosta. Na szczęście Angular CDK ma również wbudowaną tę funkcjonalność. Pozycjonowanie komponentów overlay można zaimplementować za pomocą abstrakcji Overlay Position Builder. Overlay Position Builder to unit, który wie, jak ustawić element nakładki względem elementu hosta. Tworzymy nową strategię pozycjonowania powiązaną z elementem ref, co oznacza, że pozycja utworzonych overlayów zostanie połączona z elementem w następujący sposób. Środkowy dolny punkt overlaya zostanie połączony ze środkowym górnym punktem elementu ref. Dosłownie oznacza to, że komponent pojawi się nad elementem, do którego zostały podczepione. Ostatnim krokiem, jaki musimy zrobić, to połączenie strategii pozycjonowania z już utworzonym overlayem. Ok, przejdźmy teraz do demo, jak wygląda ostatecznie nasz tooltip. Czyli po najechaniu na przycisk, tooltip pojawia się nad przyciskiem. Zwróćmy uwagę na wywołanie tego tooltipu, jak przypisanie go do przycisku. Odwołujemy się po prostu do dyrektywy AppToolTip i przekazujemy jej prosty tekst, który chcemy wyświetlić w danym komunikacie. Możemy również, jak już wspominałem, oprócz tekstu przekazać szablon, aby ubogacić nasz tooltip, na przykład wyświetlić jakieś obrazki w tooltipie, bądź cokolwiek, co będziemy chcieli, dodatkowe przyciski. Także myślę, że zachęciłem Was do skorzystania z Angular CDK i zapraszam Was na sesję Q&A. Dziękuję. Okay. Już sobie tylko chwileczkę przypatrzę. Czy domyślne w Angularze tooltipy robisz właśnie przy użyciu Angular CDK, czy możesz robić to według własnej implementacji innej techniki? Pytam o Twoje doświadczenie w perspektywie Overlay CDK. No to tak jak, nie wiem, to chyba na początku ktoś się zadał te pytanie, Mikołaj. Tak jak już pokazałem, w ogóle w moim projekcie, w którym teraz właśnie jestem, korzystałem z Overlay, z subpakietu Overlay do stworzenia customowych tooltipów. Miałem tam do dorobienia też dodatkowe feature'y, także tak, wykorzystałem to w pełni Angular CDK i Overlay. Czy ten hook Afterview Init jest konieczny, żeby móc używać portali. Tam odwoływaliśmy się w nim do elementów w szablonie, czyli ten do kontenera, który był umieszczony w komponencie, czyli w zasadzie dostęp do niego jedynie mogliśmy uzyskać w ng Afterview Init, czyli po wyrenderowaniu obrazu. W przykładzie, którym prezentowałem, było to konieczne.
Czy kod z przykładowym tooltipem jest gdzieś udostępniany? Tak, będzie udostępniony, będzie udostępniona cała prezentacja. Dodatkowo udostępnię też linki do projektów, które przygotowałem do prezentacji. Czy implementowaliście kiedyś niektóre z funkcjonalności CDK od zera? Czy w każdym projekcie import CDK? Rozumiem, tutaj pytasz się, czy jak coś tworzymy, czy robimy coś od zera, czy korzystamy raczej z Angular CDK? No ja raczej rekomenduję korzystanie z Angular CDK niż tworzenie czegoś od zera, ponieważ to jest to strata czasu. Mamy tu dużo różnych możliwości, no i projekt jest dużo czytelniejszy. W zasadzie z mojego doświadczenia zazwyczaj korzystałem i budowałem komponenty w oparciu o Angular CDK. Czy CDK Tooltip nie przyjmuje template'ów? Tak, jak już mówiłem, może przyjmować template'y, ale w omawianym przykładzie przyjmuje jedynie tekst. W moich projektach robiłem tooltipy, które przyjmowały template'y, wstrzykiwałem do nich template'y z różną zawartością, z przyciskami, z różnymi ikonami, także jest taka możliwość, jeśli chodzi o tooltipy. Jeszcze czy coś nie pominąłem? W jaki sposób testujesz overlay i portal? No tutaj zależy też od komponentu, który stworzymy za pomocą overlay portal. Testuję to, znaczy się, jeśli chodzi o testowanie, to przy użyciu testów end-to-end testujemy też, czy wszystko się renderuje tak jak trzeba, czy jest w strukturze DOMA, czy się wyświetla. Na przykład, czy tooltip się wyświetli i jest dostępny. Zwracamy uwagę też na parametry, jakie tam są przypisane do danego komponentu, który zostaje wyświetlony. Także tutaj głównie wykorzystane są testy end-to-end, jeśli chodzi o testowanie overlay portalów. Zależy, chyba że będziemy mieli jakąś złożoną logikę, to już wtedy testujemy normalnie jak inne komponenty. Jakie inne ciekawe implementacje wykonałeś w CDK? No, w CDK pamiętam, kiedyś tworzyłem komponent kalendarz, gdzie musiałem, gdzie kiedyś dodawało jakieś eventy. Kalendarzu musiałem wyświetlić menu, dosyć zaawansowane menu. Dlatego od A do Z stworzyliśmy ten komponent, ten menu, ten pop-up za pomocą Angular CDK. Również korzystałem już z gotowych komponentów, takich jak wspominałem, czyli stepperu, aby zrobić tak zwany wizard przy tworzeniu na przykład konta, aby krok po kroku wymusić na użytkownikach podanie jakichś danych. Także korzystałem właśnie z gotowego rozwiązania Steppera dostępnego z tego pakietu. Jeszcze tak jak mówiłem, warto też korzystać, jeśli ktoś chce zbudować dialogi. Też dosyć prosto jest zbudować dialog w oparciu o Angular CDK. Raczej odważne pytanie, jaki był ostatni bug, albo jaki był bug, który najbardziej zapamiętałeś, związany z zaimplementowanymi w ten sposób tooltipami? Oj, w sumie tak od razu to nie powiem. Musiałbym sobie trochę przypomnieć, ale raczej chyba takich bugów nie miałem, jeśli chodzi o tooltipy. Pamiętam, że tester mi kiedyś coś zgłaszał właśnie podczas wstrzykiwania do tooltipu template'u,
że coś się niewyraźnie, coś się przycina, coś źle się wyświetla, ale to było wina komponentu, czyli tego kontenera, który reprezentował nasz tooltip. Także to nie była wina Angular CDK, ani wszelkich jakichś bugów z nim związanych. No tutaj, tak jak wspominałem, ja miałem kiedyś problem z dialogami. Ktoś kiedyś zrobił taką implementację customowych dialogów, gdzie zaraz te dialogi, czyli w hierarchii DOMA umiejscawiał przy elemencie, który je wywoływał, czyli na przykład przy przycisku. No i czasami następowało przycięcie tego dialogu poprzez kontener rodzica tego elementu, który wywołał nasz dialog. Także trzeba było z tym uważać. Angular Overlay wyciąga nasz komponent na samą górę tej struktury, także tutaj takich problemów raczej nie będzie. Temat testów end-to-end pojawia się już któryś raz, w związku z tym mam pytanie, jakiego narzędzia używacie do tego? Protractor, Cypress czy jeszcze coś innego? No tutaj w PGS-ie mamy też oddzielne osoby do testerów automatycznych. Wiem, że używają Cypressa. Dokładnie nie mogę odpowiedzieć szczegółowo na to pytanie. Myślę, że może na panelu dyskusyjnym będziesz mógł się odnieść do tego tematu i przypomnieć ci, eksperci odpowiedzą na ten temat dokładniej, czego używamy w naszych projektach. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania? A to już chyba mówiłem. Okej, widzę, że nie ma więcej pytań, także po mojej prezentacji Angular CDK chciałbym Was zaprosić na prezentację Jakuba Hajduka o design systemach.